Cześć moi kani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z RTL Ski Jumping 2007. Lecimy z kolejnym naszym konkursem, ale zanim to uczynimy, musiałbym chyba coś sobie zatrenować. Tak, dokładnie, dodatkowy trening rozpoczynamy. Musimy uzyskać co najmniej 44 punkty, więc to nie będzie w naszym wypadku, wydaje mi się, żaden większy problem. Generalnie takie noty to chyba nawet na początku nie mieliśmy jako najgorszej noty 44 punkty. 50 chyba 4 nie miałem najgorszą, bo 56 coś tak mi się kojarzy. Czyli generalnie powinien być trening udany. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Rozpędzamy się, pyk. Jeszcze muszę troszkę opanować te wybicia z progu, bo one generalnie mi tak dobrze nie wychodzą, jakbym chciał. Można to robić albo na super, albo chyba na perfect, albo też doskonale, teraz dokładnie nie pamiętam, ale na pewno można robić na super i jedno z tych dwóch właśnie, albo perfect, albo doskonale, ale to musimy sobie, że tak powiem, musimy sobie wyćwiczyć ten timing tak zwany. O, dobra, BMI bym sobie może zatrenował teraz, tak na maksa, cyk. A trochę mi spadło, 40, ale zawsze coś, jakby nie było. Dobra, smarujemy nartki, smarowanie, pyk. 73% i lecimy z kolejnym konkursem. Norweski Puchar Juniorów. Jesteśmy na skoczni w Japonii, być może w Sapporo? Tak, w Sapporo, nawet piszę, Boże. Okej, mam nadzieję teraz, że dobrze mnie słychać. Nie chcę brać udziału w kwalifikacjach, cyk. Lecimy od razu z pierwszą serią. Pyk, dobra. Ale spada nam śnieg prosto w dziób, kurde. No, trochę na nogę odjechała przy telemarku. Ale generalnie skok udany. 67, no mogło być trochę lepiej. Ale myślę, że na tym etapie nam to powinno spokojnie wystarczyć. Tym bardziej, że mamy chyba w tym konkursie przewagę, z tego co dobrze pamiętam. No tak, patrzcie, kurde. 13 punktów przewagi po pierwszej serii, więc żaden problem. I tak planuję, moi kochani, żeby w tym odcinku sobie właśnie zakończyć ten sezon. I później, jak gdyby będziemy już startowali na wyższym szczeblu, tam będą troszkę bardziej, tak powiem, emocjonujące zawody. Bo będzie raz, że wyższy poziom, dwa, że będziemy musieli szybciej trenować, żeby zdobywać jeszcze wyższe, żeby zdobywać jeszcze więcej punktów i dzięki temu mieć wyższe skille, tak? Dobra, 80 punktów, o to nam chodziło. Mamy taką przewagę, że ja cię kręcę, patrzcie, 200 punktów przewagi prawie po, nie wiem, po ilu konkursach, raz. Dobra, to nie jest ważne po ilu, ale generalnie jak dalej pójdzie, to w ostatnich zawodach nie będziemy musieli startować. Dobra, lecimy dalej. Tak standardowo oczywiście. Tutaj sobie zatrenujemy, co? A, weźmy sobie. Aha, muszę zrobić trening dodatkowy, dobra, sorry. Po raz kolejny z Japonii, a tym razem jesteśmy w Hakubie. I 40 punktów musimy uzyskać w jednym skoku, także myślę, że też jakiś to większy problem nie będzie. Generalnie możecie napisać w komentarzu, czy takie odcinki wam się podobają, czy chcielibyście krótsze, czy może nie cały sezon, a powiedzmy tylko jakieś wybrane skocznie. Także dajcie znać w komentarzach, jakby tam to widzicie. Jezus, ale żebym się daleko wybił, ale żebym daleko poleciał w tej Hakubie. Ja cię kręcę, to był chyba mój najdłuższy skok prawie, że 103 metry. No, 86 nota, pięknie, pięknie, naprawdę. A, i generalnie możecie zostawić łapkę pod tym filmem, to oczywiście motywuje mnie do dalszego nagrywania, także jak wiecie doskonale pozwala mi film, żeby mi się właśnie wyżej wypozycjonował. 1/10 tutaj. No, teraz już, że tak powiem, nam tak to szybko rosło nie będzie, bo jest końcówka sezonu, jesteśmy już w miarę dobrze wytrenowani, na tym poziomie oczywiście.
Także ten sezon musimy sobie spokojnie do końca dotrwać. Dobra, pyk. Ło, 84. No to ładnie skoczył, wam powiem. Całkiem ładnie. Dobra, lecimy. Spokojnie najazd. Zbliżamy się powolutku do progu i teraz tak, cyk. Piękne wybicie, idealnie, bo że tak powiem. No i ładnie, wydaje mi się, że dosyć dobrze nam to wyszło. Ale no ta wam powiem, nie za wysoka. Z 96 metrów mieliśmy 103 w treningu. A więc trochę słabo. Ale i tak prowadzimy, no nie jest najgorzej, ale kurde, podle tego skoku treningowego to kiepsko trochę. Dobra, lecimy. Pięknie. Dobre lądowanie było. Odległość w miarę dobra, więc powinny być dosyć... O, właśnie, wysokie noty i wysoka ocena. O to mi właśnie chodziło, więc myślę, że ten konkurs wygramy. Chyba, że pan Blanke nas przeskoczy. A nie, 82 miał, także spokojnie, spokojnie. Okej, zostały nam tutaj jeszcze dwa konkursy w tym turnieju. I chyba teraz się rozpoczyna po następnym konkursie puchar drużynowy, z tego co tak dobrze kojarzę. Nie, tu mamy jeszcze puchar juniorów i to już jest ostatni. Europy Junior, to już jest ostatni konkurs. Później mamy jeszcze norweski puchar juniorów, czyli to co było przed chwileczką. I później mamy konkursy drużynowe. Okej, dobra. Trening, pyk, dodatkowy, standardowo. O, tu znów trzeba telemarkiem wylądować. Niestety jest boczny wiatr. Czego ja bardzo nie lubię, tego bocznego wiatru, wam powiem. Jest, udało się. Perfekto. Perfekto, wam powiem. No, to był dosyć dobry skok. Dosyć dobre oceny. Wysoka nota, 90 punktów. Także bardzo, bardzo ładnie. Ok. Tak jest, zaliczyło spokojnie. Tutaj może kondycja z motywacją tym razem sobie zatrenujemy. O, ładnie, patrz jak BMI na ładnie spada, 19,9. Smarowanie jest, 74%. Tak, ja tam biorę oczywiście udział w zakładzie 700 euro, pewnie, że tak. Ostatni turniej. Wielkość skoczni 106 metrów. Okej. Okay. Adam Blanke, oj, 82, ładnie. Dobra, lecimy. Oj, słabe wybicie było. No, słabiutkie wybicie, kurde. Niedobrze wam powiem. Tak średnio. Średnio na jeża to wyszło. Naprzód Lukas! Ojejku, dzięki wam, kochani moi kibice, najdrożsi. Jesteście świetni. Jezu, tak żeśmy 20 punktów wygrali. Jakbym jeszcze miał wybicie na super, to kurde, bym tutaj ich zmiażdżył w pierwszej serii. Perfekcyjnie! Oh yeah! Powinny być wysokie noty. 89, dokładnie. Tylko, że tam ci chyba też daleko skakali, z tego co widziałem. Jakoś ta kreska tak blisko mi się pojawiła. No, 88 mieli, proszę.
ale wygraliśmy ostatni turniej, mamy pierwsze miejsce. Generalnie tylko dwa konkursy byliśmy na drugim miejscu, resztę wszystkie wygraliśmy, także jest ekstra. Who is the best? Lucas Games, oh yeah. Dobra. Kolejne podium nasze. No i pięknie, pierwsze miejsce mamy, elegancko. Tak, ten miał 32, więc w ogóle 700 euro żeśmy zgarnęli. No i cóż, standardowo teraz jesteśmy na skoczni w Salt Lake City. O, tutaj musimy wylądować między 91 a 107 metrem. No to może być trochę ciężkie, bo generalnie ja zawsze daleko lecę. Także nie mogę się za dobrze wybić. No to jest właśnie to. Jak się wybiję na super albo perfekcyjnie, to może być lipa. No ląduj, ląduj, ląduj. Dobrze. To taki treningowy skok był, kurde. Wiatr znowu wieje, strasznie mnie znosiło. 99 miało być chyba między 99 chyba a 107, jakoś tak. Ale generalnie byliśmy na tym polu, więc wydaje mi się, że powinna nam zaliczyć. Tak jest, 40 punktów nasze. No, weźmy sobie może tak, może tu trochę damy. Pięknie, BMI nam znowu spadło. Smarowanie 70%. Elegancko. Skocznia Salt Lake City, przedostatni turniej, można powiedzieć, norweskiego Pucharu Juniorów. Dobra, 76, nie chcę brać tutaj udziału. Tu jest to KO? Nie, myślę, że to jest KO w tym, a w tym nie ma KO. Ha, w Pucharze Kwiatów było KO, dobra. Ale patrzcie, jaki jest boczny wiatr silny. W prawo nas będzie, w lewo nas będzie strasznie znosić. Masakra. No, w tych warunkach wydaje mi się, że dosyć dobrze skoczyliśmy, bo kurde, strasznie ten wiatr wiał. 82 nota, dobrze, dobrze, dobrze. Powinno być dobrze. Kibice się cieszą, spoko. Jezus, zmiażdżyliśmy ich znowu w pierwszej serii. Ale taki mocny wiatr, kurde. Wy tego nie czujecie, bo wy tutaj nie skażecie, ale ja to normalnie pod myszką czuję, wam powiem. Strasznie. Ależ piękny telemark mi wyszedł. Łocie, panie. Piękny, dobry konkurs. Czemu 17,5 nota? Za co, koleś? Co za Francuz dziwny, no. Już tak ładnie wylądowałem i tego... Ojcie, panie. Powiem tak, ostatni konkurs możemy sobie chyba odpuścić, ale generalnie 3000 euro drogą nie chodzi, więc sobie go rozegramy jeszcze. Dobra, trening dodatkowy, co tu chcą? Telemarkiem wylądować, z bocznym, tylnym wiatrem, ok. Czy zostanie nam ten konkurs chyba? 3 drużynowe i jeden normalny, czyli w sumie jeszcze chyba 4 konkursy nam zostaną na koło. A nawet nie wiem, gdzie teraz jesteśmy. Sobie nie popatrzałem, kurde. Dobra, jest super, ekstra. Ale mi to wygląda na Oslo gdzieś tak. Tak patrząc, to by to wyglądało na skocznie w Oslo, w Holvenkollen. Czy się myliłem, czy nie? Zobaczymy. No. Proszę się wyłączyć. Dobra, czekajcie. Czy tak, tu. I kondycję sobie zatrenujemy, ok. Dobra. Smarowanie, cyk.
Wow, jakiś słaby, 67 tylko. Nie, to skocznia w Innsbrucku była, patrzcie. Puchar drużynowy, tutaj raczej nie wygramy tego, bo mamy za słabą drużynę. Raczej tutaj w cuda nie wierzę. Ale powiedzmy sobie, jakieś takie dobre miejsce można... Można by było sobie... Zdobyć. Jakbym tutaj dorzucił 80 punktów, no to powiem wam, że może byśmy... No 100 punktów nie, ale 80 bym może dorzucił. To może nawet byśmy, kurde, byli wysoko, wam powiem. Także tutaj nawet ta drużyna juniorów całkiem nieźle sobie poradziła. Nie można powiedzieć, że nie. Zobaczmy. Zaczynamy. Cyk. Żeby nie zmaścił skoku, bo to wiadomo. Każdy musi dobrze oddać skok, cała drużyna. Pięknie, Łukasz! Ale żeś teraz skok odwalił. Jest, 78. No tak średnio, ale... Generalnie patrzcie, jakie noty. Kurde, prawie 60 punktów za noty dostałem. Trochę wybicie zwaliłem, ale jesteśmy na... pierwszym miejscu! Pięknie! Kurde, i 19 punktów przewagi mamy. Także jest dobrze po pierwszej serii. Dobra, lecimy z drugą. Znowu to wybicie takie niedobre było, kurde no. Ale skok dosyć dobry. Lądowanie też. Powinny być wysokie noty. No, tak w miarę, ale też 80 prawie punkty dostaliśmy, więc generalnie wydaje mi się, że powinniśmy wygrać ten konkurs drużynowy. No pewnie, wygraliśmy, patrzcie. To jest nawet dosyć duże zaskoczenie dla mnie i dla was pewnie też. Ha. Okej, okay, mamy kolejny poziom, dobra. 14 punktów do rozdania. Okej, okay, dobra, tak sobie to zostawimy. 7 damy tutaj. Okej. Okay. Co my tu mamy dalej? Zakłady? Są jakieś zakłady na drużynówkę? Albo może nie, tego może nie obstawiamy, bo to jest taka loteria. Trening dodatkowy, co najmniej 7,42 punkty, to spokojnie, skocznia w Lillehammer. Aha, ostatnio ktoś się mnie z was pytał, czy można tą grę jeszcze kupić. Powiem wam szczerze, że chyba już nie można jej kupić, ewentualnie jakieś używki na Allegro, ale tak normalnie w sklepie to raczej już jej nie dostaniecie, po prostu ona jest za stara. O, jakieś takie niedobre to lądowanie było. No ale cóż. 100 metrów żeśmy skoczyli, ekstra. Cyk, 40 punktów. Kondycja. Dobra, bije mi się nam nawet całkiem fajnie trzyma. Teraz tak, co tu chciałem jeszcze sprawdzić? Smar, tak, dokładnie smarowanie, 69%. Ha, 69. Ok, drugi turniej drużynowy. Zobaczmy, jak tym razem nam pójdzie. Nie chcę startować w kwalifikacjach, nie. 169. No, 90 punktów, to będzie dosyć ciężko wygrać, jak tak będą teraz wszyscy skakać. Bo tu generalnie, wam powiem, nasi trochę słabo skoczyli w tym turnieju. Tak jest, Polish Ski, nie Adam Malysz. Ale Adam Malysz is my favorite. Oj, bez telemarku wylądowałem. Kurde, chciałem przeciągnąć ten skok za bardzo. Szajse.
Sorry chłopaki, ale zwaliłem to teraz. Sorry chłopaki, kurde. Mamy drugie miejsce, patrzcie, nawet nie jest najgorzej, może jeszcze się to udało w drugiej serii odrobić. Jakby tak wszyscy ciut lepiej skoczyli, to kto wie. Dobra, ale są emocje, moi kochani, są emocje. Teraz wszystko w moich rękach. No. Dobrze, tylko trochę słabe nuty dostałem. Kurde, za lądowanie zapewne. Ale może starczy, zobaczymy. O, żeż spadliśmy, bo to jeszcze gorzej skoczyli niż przedtem. Nie, nie wszyscy. 1/10 punktu mi zabrakło. Kurde. Austriacy nas wzięli, szajsy. Ten pierwszy skok zmaściłem, to strasznie. Nie wylądowałem tym telemarkiem i to się wszystko odbiło na tych notach. Oj, jejku, jejku, dobra. Telemarkiem trzeba znowu wylądować. Jesteśmy na skoczni Villa, to jest dosyć mała skocznia. Wielkość skoczni to 98 metrów. Więc tutaj generalnie, no... Zobaczymy. Pięknie. Ile mamy? Jest telemark? Jest. 80 metrów, 97 nota. Dobrze. Zobaczymy, jak tam inni będą skakać. Mała skocznia jest o tyle właśnie gorzej, że tutaj siła wybicia już tyle nie daje, bo... Są bardzo małe odległości, znaczy bardzo małe różnice odległości na tych małych skoczniach. BMI mi skoczyło, dobra, to sobie BMI zatrenuję, bo mi skoczyło trochę. Dobra, niech się tak trzyma. Smarowanie, cyk. No i zobaczmy, zobaczmy. Jak to wyjdzie wszystko. We say hello to you from Corinthia. Colin Phillips, ladies and gentlemen, is one. Ja cię pieprzę, ale wysokie noty mają skubani. How are you doing, Colin? I'm fine, Mark. There's an immense pressure on the Nordic youngsters today. A, to nie jest drużynówka. A, to tyle dobrze. Już myślałem, że to jest konkurs drużynowy, a to nie jest to, także... Także nie jest źle, wam powiem. To jest ten turniej, w którym mamy chyba tyle przewagi nad tymi innymi, więc tutaj nie ma co się stresować. Ale wiadomo, fajnie byłoby wygrać. Piękne lądowanie. Powinny być za to 20, jak nic. 60 punktów, tak jak mówiłem, elegancko. Elegancko. Ha, na równo z Adamem Blankiem, pięknie. Zobaczmy, sekret było tak, 186, jeszcze dalej skoczył, o skubany. 186, 188 by musiał mieć. A ma 10 punktów więcej, o żeż ty. No dobra. Próbujemy. Muszę się wybić na super, przynajmniej. A, do dupy. Nie, braknie mi. Zabraknie mi trochę. Zabrakło mi chyba. Ile on miał punktów, ciekawe? No, proszę o tabelę. 103, skubany, ale skok odpieprzył. Łocie, panie. No dobra, mamy kolejne podium, kolejne oczywiście pierwsze miejsce na podium trzeba dodać. 2000 euro, pyk, kolejny puchar do naszej kolekcji. I teraz tak, zostały nam chyba dwa konkursy drużynowe, z tego co mi się dobrze kojarzy. Tak, dwa konkursy drużynowe, czyli lecimy
Jeszcze jest tutaj z przedostatnim treningiem już w tym cyklu lądowania telemarkiem, ok. Finlandia i skocznia w Kuopio. Brr, tam zawsze jest zimno. Strasznie. Dobra, lecimy, lecimy. Dobrze, jest super. O, udało się wylądować telemarkiem. Także nie jest źle. No, to jest słabe, wiadomo, ale... Ale akurat tutaj na notach nam nie zależało, tylko na tym, żeby wylądować telemarkiem i zgarnąć te 40 punktów. Oh yeah. Dobra, kondycja. I oczywiście wybicie, troszkę jeszcze potrenujemy sobie. Jest dobrze. A, i smarowanie jeszcze. Dobra. Puchar drużynowy, moi kochani, przedostatni. My mamy na razie drugie miejsce. Przegrywamy z Austrią. Zobaczmy, jak teraz nam pójdzie. 146, 200. Oj, to spokojnie, to możemy wygrać, tak mi się wydaje. Jak tak będziecie skakać, to możemy, jesteśmy to w stanie wygrać, o, tak powiem. Let's go! Znowu się źle wybiłem, kurde. He ends his jump with an okay landing. I can't see any reason for a big point deduction. That was neat, wasn't it, Colin? Yes, it wasn't outstanding, but I'm always 63 tylko, kurde. Coś mi te wybicie teraz nie wychodzi za dobrze. Tak, mamy pierwsze miejsce, 5 punktów przewagi, ale to nie jest dużo, moi kochani, to nie jest dużo. Zawsze coś, no ale dobra. Skupmy się na ten skoku jeszcze raz. Yes, udało się. Pięknie, o to chodziło. Ten timing mi teraz wyszedł. 82 punkty, to na pewno musimy wygrać. Nie ma szans, żebyśmy tego konkursu nie wygrali. Ale mi teraz timing wyszedł. Ja cię kręcę. Muszę zobaczyć analizę skoku. Czas odbicia, siła wybicia. W sumie to nie wiem. Myślałem, że będzie coś na 100%, ale nie było. Tak, pięknie, wygraliśmy. Mamy, moi kochani, tak. Jesteśmy na równo z Austrią i o wszystkim zadecyduje ostatni konkurs. Musimy wygrać z Austriakami, żebyśmy mieli pierwsze miejsce. Wow, ale emocje na koniec tego sezonu, wam powiem. Niesamowite. Dobra, tu znowu trzeba wylądować w głupim miejscu. 88 a 115. Co zrobiłem? Ale się wystraszyłem tego. Ja cię kręcę, ale się wystraszyłem. Kurde, no. Strasznie się wystraszyłem tego. Aj, dobra. Trenujemy. Okej, smarowanie, pyk. No i cóż, zobaczmy. Trzeba wygrać z Austriakami. No i tak, skoczę sobie w tych kwalifikacjach, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Trochę twarde lądowanie miałem, tak mi się wydawało.
Dobra, mamy 90 punktów. Zobaczmy, jak tam skoczyli Adam Blanke i jego ekipa. Bo to jest to nas najbardziej interesuje w tym momencie. Adam Blanke i jego ekipa coś słabo skoczyli. Są dopiero na 6 miejscu. Patrzcie. Prowadzą. Prowadzą Niemcy dosyć wysoko. 310 punktów mają. Oto z Kubani. Niemców raczej nie wejdziemy się, być 30 punktów więcej, więc to nawet nie ma o czym gadać. Oni tutaj w sumie wszyscy regularnie skakali, no ale dobra, zobaczmy. Drugie miejsce nas spokojnie satysfakcjonuje. Jak najbardziej, pod warunkiem, że pierwsza nie będzie Austria. Great landing. His many fans out there on the screens will be rejoicing. Yeah, absolutely, Mark. Yeah. That looked really good. Excellent landing. Wow. You know, putting the skis parallel. Nie chciałem tak źle skoczyć, kurde. Przepraszam was. Ale patrzcie, jakbym skoczył tak jak przedtem, kurde, bylibyśmy. Austria jest czwarta, ma 214. Nie, Austria ma ile? Austria ma 214, my mamy 214, mamy 220, dobra. 6 punktów przewagi tylko, no to jest mało. Na tylu zawodników, jak komuś coś nie wyjdzie, to ja nie wiem, co będzie. Dobra, próbujemy, ryzyk fizyk. Maksymalna koncentracja. Skupmy się na wybiciu. Ach, kurde, nie wyszło mi. Powiem tak, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy chyba. Więcej zrobić nie mogłem. Przynajmniej w tym skoku. Tak, jesteśmy na miejscu drugim. I to nam spokojnie wystarczy. Austria była na miejscu piątym dopiero. Tak więc wygrywamy puchar drużynowy. Jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. I tak, moi kochani, powolutku kończy nam się ten sezon. Sezon, który naprawdę był bardzo emocjonujący. Wygraliśmy wszystko, co mogliśmy wygrać. Zakończamy sezon. Jest jakiś ranking? Co to jest ranking? Aha, tu jest ranking tego sezonu. Dobra, ale to my to znamy, tylko nie chcemy. Kończymy sezon. Patrzcie, rezultaty. Puchar juniorów, puchar kwiatów i norweski puchar juniorów. Pierwsze miejsce i nawet pierwsze miejsce w drużynówce. Tak, czyli tak jak mówiłem, wszystko wygraliśmy, co mogliśmy wygrać. Tutaj są nasze statystyki. Liga amatorów, pierwsze miejsce. Czy chcesz rozpocząć nowy sezon? Czy co, dam, że chyba, że nie, bo nie wiem, czy mi wyskoczy... Wiecie, o co chodzi, czy mi raz nie rozpocznie nowego sezonu tutaj, w tym, a nie chciałbym tutaj. Także tylko sobie coś sprawdzimy, czy tak się da zrobić. Kariera, jeden gracz. Czekajcie, teraz mieliśmy który? Konkurs juniorów, czyli tego nie chcę, chcę ten poziom wyższy, czyli ten. I później jest to, tak? Ok, czyli to, czyli teraz zrobimy sobie ten, zrobimy sobie teraz, jak gdyby powiedzmy sobie tą karierę, o, tak to mogę nazwać. 14 tutaj jest 4, mamy tak, 18, 22, 29 konkursów, tutaj było znacznie mniej, tutaj było 23 konkursy, czyli to będzie generalnie jeden odcinek więcej, czyli nie 3, a 4 odcinki z tego się powinny tak na spokojnie pojawić. Dobra, moi kochani, ja ten sezon sobie rozpoczynam i w tym momencie, moi kochani, dziękuję wam za uwagę. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!